Dobry wieczór wszystkim. Ja zunächst einmal muss ich ein weiteres Riesenkompliment meinem Team machen. Hier zu bestehen ist alles andere als einfach. Kolejny duży komplement dla mojego zespołu, aby sobie tutaj poradzić jest bardzo niełatwo. Das war, ich glaube, die erste Niederlage in diesem Jahr für Podbeskidzie hier zu Hause. Ich denke, das zeigt, wie stark und wie willig und ja, auf einer gewissen Art und Weise wirklich dieses Spiel und diese Mannschaft spielen kann. Pierwsza porażka dla Podbeskidzia w tym roku tutaj u siebie, dlatego to na pewno pokazuje, jak trudno grać z tym przeciwnikiem, jak niewygodny jest ten przeciwnik. Wir haben gut dagegen gehalten, wie man so schön sagt. Es war nicht immer Fußball dabei, aber darum geht es auch nicht. Podbeskidzie hat viel Druck ausgeübt. Sie können auch den Ball laufen lassen. Und ja, sie haben uns 90 oder 96, 97 Minuten beschäftigt. Przyjęliśmy walkę. Nie zawsze była to dzisiaj też gra w piłkę, ale nie tylko na tym to polega. Podbeskidzie tutaj zadawało nam zadania przez 96, przez 97 minut. Ganz wichtige Punkte. Wie gesagt, ein kleines Beigeschmäckle hat das Ganze. Ja, werden im nächsten Spiel auf Manager verzichten müssen aufgrund der Gelbsperre. Sehr wahrscheinlich, also fürs nächste Spiel auf jeden Fall, wahrscheinlich auch fürs übernächste Spiel, werden wir auf Zechi auf verzichten müssen aufgrund einer muskulären Verletzung. Co do takich minusów, no to na pewno następny mecz będziemy bez Benedyczaka ze względu na kartki i myślę, że następne dwa mecze będziemy bez Cecha ze względu na uraz mięśniowy. Wir sind aber ein gutes Team, wir haben einen breiten, sehr guten Kader mit Igor Wojcicki und Mario Schmales, der es heute auch sehr gut gemacht hat. Haben wir zwei Innenverteidiger, die sehnlichst auf ihre Chance warten und auch spielen möchten. Ale mamy dobrą drużynę, mamy szeroką kadrę. Jest Igor Wojcicki, jest Mariusz Malec, który też dzisiaj bardzo dobrze zagrał i czekają na swoją szansę. Ich finde auch ein gutes Beispiel heute. Normalerweise tue ich das nicht allzu oft, Spieler herausstellen, aber wie Tomasz Pustaski heute, als er reingekommen ist, Stabilität der Mannschaft gegeben hat, sich in jeden Ball reingeworfen hat, das zeigt, dass wir Charakter haben, das zeigt, dass wir, dass jeder Einzelne weiß, um die Chance in dieser Saison etwas Großes zu erreichen und das ist der richtige Weg und das macht natürlich es für das Trainerteam etwas leichter, weil wir uns auf jeden verlassen können. Normalnie nie wyróżniam zawodników, ale chciałbym dzisiaj naprawdę to zrobić, powiedzieć, że Tomasz Podstawski, jak wszedł z ławki, dał nam bardzo dobrą zmianę, dał drużynie bardzo dużo stabilności i właśnie na tym to polega, na tym polega ta drużyna, na tym polega, że możemy zrobić dobre zmiany i jest to naprawdę dla nas bardzo ważne. Ja, abschließend natürlich wünsche ich Podbeskidzie alles erdenklich Gute in den nächsten Spielen. Ich weiß, wie es ist, wenn man unten steht. Letztendlich wird erst ganz am Schluss abgerechnet und sie haben noch die Chance, die Klasse zu halten. Und wir müssen jetzt eine lange Rückreise antreten und versuchen, Frische in den Beinen zu bekommen. Der Kopf, der wird auf jeden Fall da sein am Dienstag. Kończąc, chciałbym przeciwnikowi życzyć wszystkiego najlepszego na końcówkę sezonu w walce o utrzymanie. Wiem, jak to jest być na walczyć o utrzymanie. Wiem, że po prostu rozliczenie jest po ostatniej kolejce. My teraz mamy długą podróż przed sobą. Musimy na pewno znaleźć sposób, żeby się zregenerować. Przede wszystkim nogi, bo do wtorku jest krótko. Głowy na pewno we wtorek będą świeże, ale teraz też trzeba pomyśleć o nogach. No żal mi swoich zawodników, bo naprawdę ciężko mieć jakiekolwiek pretensje do nich. Graliśmy z zespołem, sami wiemy, jednym z najlepszych w Polsce, który ma w składzie i obecnych i przeszłych reprezentantów Polski, nie tylko, więc tutaj
Każdy punkt z Pogonią wiedzieliśmy przed meczem w tym składzie personalnym, w którym jesteśmy, byłby naprawdę zdobyczą. Super. I walka tych chłopaków przez 90 minut do samego końca, nawet o tą bramkę honorową, naprawdę napawa optymizmem. Troszeczkę nam brakuje ogniw, które no niestety tak się składa, że przed tymi najważniejszymi meczami nam wypadają. Dzisiaj aż boję się zapytać pana doktora, jaka diagnoza nogi, kontuzji Kuby Chory, bo nie był w stanie już kontynuować meczu. Przekornie powiem, że no przegraliśmy zasłużenie, wiadomo, bo zespół lepszy zdecydowanie, jeżeli chodzi o takie wartości piłkarskie. Myśmy nadrabiali troszeczkę innymi rzeczami, ambicją, takim kompaktem, operowaniem gry. Chcieliśmy więcej grać bokami. Spodziewałem się, że będzie troszeczkę więcej dośrodkowań z boku. Mamy zawodników, którzy mają określone predyspozycje, no ale też widać było, że Pogoń dobrze nas przeczytała i dużo było takich krosów zblokowanych. Natomiast no, ja jestem przerażony, nie wiem, nie jestem sędzią, nie mnie oceniać oczywiście pracy arbitrów, ale przed chwilą spojrzałem na sytuację z 54 minuty przy stanie 0-1 przed szesnastką. Moim zdaniem faulowany Dawid Niepsuj, sędzia podyktował rzut wolny w drugą stronę, po czym jeszcze przy pretensjach połowy zespołu uważam moim zdaniem, że słusznych, aczkolwiek no, mogę się mylić, chciałbym poznać interpretację, dlaczego była taka, a nie inna decyzja. No i dostaję żółtą kartkę w konsekwencji. Również przy rzucie karnym będę bardzo, bardzo wnikliwie oglądał analizę. Zgodzę się oczywiście, uszanuję każdą decyzję, natomiast uważam, że ona też była kontrowersyjna i niezmiernie ważna w konsekwencji. No, młody chłopak, który pierwszy raz zagrał od pierwszej minuty w Ekstraklasie i tak naprawdę no jak zawodnik ma skakać do głowy we własnym polu karnym, nie używając rąk? No przecież nie, wydaje mi się, że tu zamierzenia żadnego nie było, żeby zrobił krzywdę. No jest VAR, jest rzut karny, no i ręce opadają. No ale mówię, no uszanujemy oczywiście każdą decyzję, natomiast no troszkę, mówię, od strony sportowej brakowało nam finalizacji, brakowało nam tego najważniejszego, bo gdzieś tam zdobywaliśmy teren, dochodziliśmy do strefy wysokiej, natomiast już w polu karnym troszeczkę nam brakowało jakości. Ja ciągle liczę na to, że Maksiu Sitek szybciutko wróci do nas, że Gergo Kocis wróci, że Sergiej Miakuszko wróci szybciutko, bo mamy teraz co 3 dni mecze, że Milan Rundic, który również byłby wzmocnieniem, jeżeli chodzi o grę w powietrzu, ma lewą nogę. Dima gra bardzo, bardzo dobre mecze, natomiast no jednak no widać, że operuje prawą nogą i tutaj będzie można na przykład mieć jakieś pole manewru. Tutaj ja liczę, że te chłopaki po prostu się pozbierają szybciutko i znowu zrobimy taką kapelę z tych ogniw, na które czekamy, że w tych najważniejszych meczach naprawdę pokażemy ten góralski charakter i utrzymamy się w Ekstraklasie. Bardzo dziękuję.